Magdalena Rutuska-Korbel, moim i Państwa gościem jest Artur Janicki, organizator Świdnickich Nocy Jazzowych. Witam serdecznie. Panie Arturze, 12. edycja dobiega końca. 2 grudnia przed nami koncert, na którym wystąpi następca Jimiego Hendrixa. Niby następca Jimiego Hendrixa, bo tak go wszyscy obwołali, natomiast on wcale tak nie uznaje. Jimi Hendrix to był Jimi Hendrix. Oczywiście jest, gra lewą ręką Eric Gales, natomiast nie jest mańkutem. Ta leworęczność na gitarze wynika z tego, że starsi bracia Eugene i Manuel uczyli go grać lewą ręką, natomiast on inne funkcje wykonuje po prostu prawą ręką. I to jest taki paradoks polegający na tym, że ta radzenie sobie z dwoma rękoma polega na tym, że tylko ta gitara. No prawą, jak półtora roku temu był pierwszy raz w Świdnicy, tłumaczył, że prawą ręką nie potrafi zagrać. Gra na innych instrumentach, natomiast lewa ręka skutecznie daje sobie radę właśnie na tej gitarze. A to wynika z tego, że porównywany jest do największych lubianych gitarzystów. Chciałem też powiedzieć, że jest bardzo chętnie poszukiwanym muzykiem sesyjnym, jeżeli chodzi o nagrania studyjne czy koncerty, bo tutaj chciałem zaznaczyć, że świetnie się sprawdzał w takich wszystkich projektach Led Zeppelin, Erika Claptona, B.B. Kinga, czy Alberta Kinga. Eric Gales też jest już autorem chyba 12 płyt, co w rzeczywistości amerykańskiej niby nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę autorstwo, to jest to wynik imponujący. Chciałem powiedzieć, że między innymi Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi jest posiadaczem wszystkich jego 12 płyt, bo jest jego bardzo gorącym wielbicielem. Chciałem zaznaczyć też, że półtora roku temu, jak był w lipcu, część publiczności, nie tylko świdnickiej, miała pretensje, że to w sezonie urlopowym. Fakt, że było bardzo dużo ludzi z Wrocławia, z Kalisza, z innych miejscowości, ale zrobiliśmy jeszcze powtórkę tego koncertu, z innym repertuarem i z innym basistą, bo ostatnio był Selton Cole, a teraz pojawi się u boku Erica Gacea sam Daryl Taylor, więc na perkusji tradycyjnie Krzysztof Zawadzki, lider zespołu Walkaway. I wypada mi tylko zaprosić na ten niezwykły koncert do klubu Bolko dnia 2 grudnia właśnie o godzinie 19:15. To będzie taka grudniowa odsłona mikołajkowo-świąteczna tego wydarzenia, jakim są Świdnickie Noce Jazzowe. No i zaraz za tydzień, niecały tydzień, 10 grudnia już w sali teatralnej, też o godzinie 19:15. Niezwykły projekt, muzyka, jakiej jeszcze w Polsce nie grano i nie było, czyli Kowalczyk Big Band Project. O ile pamiętacie Państwo, Kowalczyk był takim jednym z pierwszych laureatów Idola, gdzie tak Maciek Maleńczyk o niego bardzo walczył. I rzeczywiście niezwykle zjawiskowa postać, która swoim temperamentem, a przede wszystkim okrzyczana przez media najbardziej czarnym głosem polskim, rzeczywiście coś w tym jest. Płyta została nagrana na żywo, analogowo. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że jak wysłuchałem tego materiału, rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że mamy z niezwykłym zjawiskiem do czynienia, bo z jednej strony taka na tej płycie maniera, czy w ogóle na koncertach big bandów, tego swingu big bandów lat 50. 60., a z drugiej strony nowoczesna muzyka w takim nowoczesnym wydaniu, funky jazzowa, prawda? I to się z tego zrobił fantastyczny materiał takiego starego jazzu, trochę funky nowoczesnego i tego jazzu. I myślę, że ten projekt też na pewno przypadnie Wałbrzyszanom do gustu. Zapraszam serdecznie 10 grudnia na godzinę 19:15 do Teatru w Rynku.
To powracając jeszcze do wtorkowego koncertu, czyli 2 grudnia w klubie Bolko, co usłyszymy, jakie utwory? No, usłyszymy przede wszystkim kompozycję Erika Gejsa. Erika Gejsa, który jest autorem większości swoich, swoich kompozycji. Natomiast usłyszymy też chyba 2 utwory Erika Claptona i dwie aranżacje, nie wiem dokładnie jak brzmią tytuły, ale 2 aranżacje Gejsa, ale utworów komponowanych przez Jimiego Hendrixa. Właśnie to jest taki hołd Hendrixowi. Jeżeli już go nazywają następcą, no to nigdy nie zapomina o Jimim Hendrixie i oczywiście zawsze coś się w tym repertuarze na koncercie pojawia. Wspomniał Pan, że to już wkraczamy w ten okres takich świąteczny. Dokładnie. Może jakaś niespodzianka, interpretacja jazzowa jakiejś znanej kolędy? No raczej tutaj ze strony, spodziewałbym się czegoś takiego gestu na pewno ze strony Pawła Kowalczyka. Natomiast nie spodziewałem się tego ze strony Erika Gejsa. Jest to człowiek pragmatyczny, gdzie indziej ułożony. Nie jest w tym nurcie kolędy. Paweł Kowalczyk na pewno, więc podejrzewam, że taka nuta się znajdzie. Niekoniecznie to będzie jakaś polska kolęda, ale coś typu Jingle Bells. Zobaczymy. Czyli wszystko przed telewizjami. A gdybyśmy mogli tak podsumować tą 12. edycję? 21. W przyszłym roku mamy 20-lecie festiwalu. No mówię, pojawia się tam mnóstwo różnej muzyki. Zrobiłem takie zestawienie, taką małą ankietę tego wszystkiego, co się działo przez te prawie 20 lat. No to zagraliśmy około 500 różnych koncertów galowych i klubowych. Wysłuchało prawie 17 tysięcy ludzi tych koncertów. Co jeszcze? Czasami dobrej muzyki. Napisano około 1170 czcionek w naszych tych folderach, nie folderach, ja już nie mówię o gazetach, bo nie jesteśmy w stanie z tej archiwizowanej części gazet, mediów tego policzyć, bo by było bardzo trudne, ale tak kiedyś chciałem czcionki policzyć, no łatwiej by było zdania liczyć, prawda, albo strony. Z czcionkami byłoby gorzej, ale statystyka brzmi imponująco. Swego czasu też ją robił autor pracy o tym festiwalu, Radek Zawadzki ze Świebodzic, który pisał właśnie pracę magisterską na Akademii Muzycznej właśnie ze Świdnickich Nocy Jazzowych. No w tej chwili wokalista, pracownik opery wrocławskiej. Także on by tutaj więcej powiedział, bo on na tym dłużej siedział, dłużej pracował. Ja jako pomysłodawca, twórca tego festiwalu, no jakoś tak za późno się wziąłem za pewne statystyki. Bardziej mnie interesowało to, co się będzie pokazywać i przede wszystkim dać ludziom do posłuchania. Byłem bardziej skupiony na tym, jaką tematykę obrać, jak ustawić merytorycznie to wydarzenie. A statystyki gdzieś tam no, były brane pod uwagę, ale przy 20-leciu chyba się na tym skupię. Nie, jakoś tak nie lubię specjalnie obchodzić jakichś tam jubileuszy, no ale chyba to fani i wielbiciele tego festiwalu wymuszą to na mnie, więc... A ja chciałam właśnie spytać, czy coś specjalnego szykujecie Państwo na ten jubileusz? Tak, jedna rzecz na pewno już jest pewna. Będę chciał przygotować taką orkiestrę festiwalową, która będzie złożona z muzyków różnych formacji jazzowych, którzy już gdzieś funkcjonują w bandach w Polsce i nie tylko. I stworzą taką orkiestrę, żeby się pojawili poszczególni gwiazdorzy jakiejś tam edycji, prawda? Żeby 2 piosenki zaśpiewała, na przykład Ula Dudziak, jedną Ania Maria Jopek, czy tam 2 Ania Maria Jopek, żeby to tak jak nieraz widzimy na festiwalu opolskim, gdzieś tam sopockim, że się pojawiają co Rosja, czy jacyś goście, a jest jedna orkiestra, czyli ci, co grali, i ci, co już występowali, plus młodzi, bo chodzi też mi tutaj o promocję młodych talentów przede wszystkim, no bo temu służy ten festiwal, prawda? Gwiazdy i młodzi, no. Jeżeli ich nie wypromujemy, nie pokażemy, co potrafią, no to po co to robić, prawda? Festiwal rodził się na początku lat 90. Tak. To był chyba jeszcze taki okres, kiedy o dobre, oryginalne płyty jazzowe w Polsce było trudno. Ale już było coraz lepiej.
już było coraz lepiej, dużo się przywoziło. No i powiem szczerze, tych płyt moim zdaniem chyba nawet było więcej niż teraz. Bo jeżeli się wchodziło do pewnego sklepu, nie chcę tutaj używać w tej chwili nazwy, to tych tytułów było znacznie więcej. Jakość płyt może jest inna, ale płyt było zdecydowanie jednak więcej. Teraz no niestety zalała nas muzyka troszeczkę innego kalibru i jest tego coraz mniej. Tego dobrego, no, w tym dobrym słowa znaczeniu jest znacznie mniej. Ale świdnickie noce jazzowe dowodzą tego, że wiernych fanów jazzu w Polsce i w naszym regionie nie brakuje. Nie brakuje. Nie brakuje, a zwłaszcza w Wałbrzychu. Naprawdę, bo jak kiedyś tu wspominałem, znaczną część widowni stanowił właśnie Wałbrzyszanie, Jeleniogórzanie, wrocławianie czasami. To w zależności od tego, kto przyjeżdża, jakieś zapotrzebowanie, no to ludzie aż z Poznania jadą, bo jeżeli jest to Scott Henderson, no to wiadomo, no. Jak są trzy koncerty w Polsce i najbliżej jest Świdnicy, no to się jedzie z Poznania. Czy tam z Zielonej Góry, żeby Scotta Hendersona zobaczyć, czasami dotknąć. I takie sytuacje bywają. Jeden z gitarzystów zespołu Raz, Dwa, Trzy, tutaj przypomnę, Jarka Terlińskiego, jak przyszedł do garderoby Scotta Hendersona, był kiedyś na jego koncercie w Stanach Zjednoczonych, ale był osobiście jeszcze Świdnicy. Podpisując płytę, zapytał, czy może go jeszcze dotknąć. Po prostu zrobił taki delikatny gest. Mówi, no teraz już mogę iść. No są różne fanaberie, więc trzeba to też uwzględnić. A pamięta pan z przeciągu tych 20 lat jakieś anegdoty? Oprócz tej, którą przed chwilą pan nam opowiedział. Było tego bardzo dużo. Było bardzo dużo śmiesznych sytuacji, no, spóźnienia. Pamiętam Tymon Tymański, który spóźnił się bardzo na koncert, gdzie jego współtowarzysze broni już byli po soundchecku tak zwanym, czyli już po konkretnej próbie. On praktycznie wjechał z marszu na ten koncert bez próby i nie zapomnę, pierwsze co zrobił, podszedł do mikrofonu, koncert miał być na godzinę 20. Mówi, co się dzieje, co jest? No, Artur mówił, że na 21. No i tak... Dostał oczywiście gromkie brawa, był bardzo lubiany jeszcze wtedy. No i... A, jeszcze anegdota związana, już mówię, anegdota jedna związana, może nie tyle anegdota, co pewne takie wydarzenie, które pewna mieszkanka chyba miasta, zaraz gdzieś południe tutaj Polski, przyjechała na koncert Billa Evansa. I... Bardzo mnie pomyliła z pewnym panem, który znany przede wszystkim z radia Trójka i mówi tak, że się bardzo ładnie panu schudło, panie Arturze. I mówię, pani mi się przytyło ostatnio. Artur Orzech, rozumiem, tak? Chodziło o Artura, nie, Artura Andrusa. Aha. I bo ona myślała, że koncerty przyjeżdża do Świdnicy prowadzić Artur Andrus. Ja powiedziałam, nie, Artur Janicki. Oj, przepraszam pana najmocniej. Ja bym panów nie pomyliła. Bardziej właśnie z Arturem Orzechem. Orzechem, Orzechem. No ale trudno. No, no mówię, no, przez te 20 lat no, wydarzyło się mnóstwo mniej ciekawych, bardziej ciekawych, mniej śmiesznych i bardziej śmiesznych sytuacji. No raz pamiętam, pewna ekipa nie przywiozła perkusji, więc proszę sobie wyobrazić zespoły amatorskie, które działają na terenie Świdnickiego Ośrodka Kultury. Gdzieś tam użyczały swoich części, no więc w 5 minut była zlepiona perkusja. No i muzyk tenże, który no, w rajderze zapomniał napisać, że po stronie naszej jest zabezpieczenie perkusji, on jej po prostu nie wziął. Wychodzi z pałkami swoimi, bo tylko miał swoje pałki, pyta się, a gdzie jest perkusja? Zamiast, gdzie jest perkusja? No i w 5 minut perkusja się znalazła, już ludzie wchodzą na salę prawie. Nie? No. Starczy państwu energii, żeby przez kolejne 20 lat organizować świdnickie noce jazzowe? Energii i przede wszystkim pomysłów? Energii i pomysłów na pewno nie zabraknie. Ja się boję tylko o jedno, żeby pieniędzy nie zabrakło. No bo niestety, nie czarujmy się, same bilety nie wystarczą. Jeżeli nie będzie pomocy mecenatu tak zwanego, wsparcia miasta, które do tej pory bardzo pomaga przede wszystkim, no, jest to główny sponsor, miasto Świdnica, władze miasta Świdnicy, no, czyli podatnicy, no co tu dużo mówić. Jeżeli tego nie będzie,
No to o muzyce wysokich lotów, czy to będzie jazz, czy muzyka poważna, no zapomnijmy. Tak to wygląda sytuacja. To życzę Państwu pieniędzy przede wszystkim. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Arturze za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Państwa oczywiście zapraszamy do Świdnicy, do klubu Bolko 2 grudnia, godzina 19:15. A ja przypomnę, że rozmawiałam z Arturem Janickim, pomysłodawcą, organizatorem Świdnickich Nocy Jazzowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.